Minęło ostatnio pół roku od momentu, w którym używam iPhone'a 14 Pro Max, dlatego w dzisiejszym materiale będę chciał się z Wami podzielić swoimi spostrzeżeniami po tak długim czasie użytkowania właśnie tego telefonu oraz odpowiem na pytanie, czy warto się nim ciągle interesować, zważywszy na to, że do premiery iPhone'a 15 jest też coraz mniej czasu, a z drugiej strony ceny tego telefonu zaczęły też mocno zjeżdżać względem tej premierowej ceny, dlatego dla niektórych osób może być to dobra okazja, aby go rozważyć. I gwoli wstępu, jak już powiedziałem o tych cenach, to pociągnijmy ten wątek. Od momentu, w którym on wyszedł, dolar zjechał ze szczytu z 5 zł na około 4,20-4,30, czyli o jakieś 15%. W związku z tym w tych większych elektromarketach zaczęły się coraz częściej pojawiać też promocje na ten telefon, więc jeśli rozważacie jego zakup, to moim zdaniem tylko tam opłaca się go kupić, bo po prostu ten rabat faktycznie będzie największy. W Apple Store nie ma co liczyć, także jeśli po tym odcinku będziecie zainteresowani jego zakupem, to polecam Wam właśnie przede wszystkim sprawdzić te miejsce, do których linkuję w opisie tego filmu, bo tam na taką promocję możecie najczęściej liczyć. Natomiast nie ukrywajmy, 5,5 za 14 Pro i około 6000 za 14 Pro Maxa to nadal jest bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym racjonalnym jest zapytanie się, czy faktycznie warto wydać takie pieniądze, zwłaszcza, że może się okazać, że w wielu przypadkach lepiej jest dopłacić do wersji 256, aby mieć odblokowane wszystkie najlepsze opcje, jeśli chodzi o chociażby nagrywanie wideo za pośrednictwem właśnie tych telefonów, bo w tych większych pojemnościach ten bitrate też tam może być po prostu większy. Dlatego na to pytanie, czy warto, będę właśnie w tym materiale chciał jak najbardziej Wam odpowiedzieć. I zacznijmy sobie może od samej konstrukcji. Ona oczywiście na przestrzeni ostatnich miesięcy się nie zmieniła, ale zmieniło się moje trochę podejście do samego właśnie designu, a raczej korzystania chociażby z tego koloru. Okej, tył jest fantastyczny, bo jest matowy, nie palcuje się, to już wiedzieliśmy z poprzedniej generacji tego telefonu, ale niestety ta boczna ramka, zwłaszcza w tym fioletowym kolorze, to nie jest coś najbardziej estetycznego w smartfonach, zwłaszcza właśnie w tym modelu. Często ją trzeba wycierać, albo praktycznie cały czas trzeba chodzić w jakimś etui, aby nie brudzić jej, nie palcować, bo niestety bez tego ona po prostu źle się będzie prezentować. Tak samo źle niestety, jak prezentują się nieumyte obiektywy, w sensie przez to, że one tak bardzo wystają, zbiera się tutaj naprawdę bardzo dużo kurzu, który powoduje, że aspekt wizualny trochę na tym cierpi. Oczywiście to nie wpływa na jakość zdjęć, bo powiedzmy same te obiektywy są czyste, natomiast wokół tych obiektywów zbiera się po prostu kurz. Natomiast umówmy się, to są raczej drugorzędne kwestie, jeśli chodzi o wygląd czy prezentowanie się tego telefonu. Ważniejsze pewnie dla Was jest to, jak mi się korzysta z tej dynamicznej wyspy i czy to jest faktycznie taka duża zaleta, duży bajer. Może coś, czego nie powinno być, albo byśmy bez tego przeżyli. Pewnie byśmy bez wszystkiego w zasadzie przeżyli oprócz powietrza i wody, więc do tego lepiej tak nie podchodzić, natomiast trzeba sobie powiedzieć wprost, że przez te pół roku faktycznie na plus zmieniło się to, że coraz więcej aplikacji ma dostęp do tej funkcjonalności. Porównałbym to do funkcjonalności w zasadzie Touch Bara, czyli do tego wyświetlacza, który był nad klawiaturą MacBooków. Mówię był, a nie jest, bo w zasadzie liczba dostępnych MacBooków właśnie z tym featurem już maleje. Apple się powoli z tego wycofuje. Generalnie to było przydatne akcesorium, taki przydatny bajer, dzięki czemu można było wykonywać poszczególne gesty szybciej, ale nie była to też rewolucja i właśnie o tej dynamicznej wyspie to samo mógłbym powiedzieć, to znaczy często się przydaje w momencie, w którym mamy jakąś aplikację, która to fajnie wykorzystuje, albo chociażby chcemy sobie włączyć jakąś podstawową czynność związaną z samym systemem, albo na przykład przełączyć muzykę, to jest jak najbardziej ok, ale trzeba sobie pamiętać też o tym, że jak na przykład często korzystacie z tej dynamicznej wyspy podczas odbierania połączeń, bo to jest akurat fajne i z tego najczęściej będziecie korzystać, to pamiętajcie, że mając brudne palce, albo nawet będą one czyste, ale bardzo często będziecie dotykać tej dynamicznej wyspy, to finalnie kończy się to tak, że brudzicie kamerę, która też się w niej znajduje, więc jak później robicie sobie jakieś selfie albo rozmawiacie z kimś przez wideokonferencję, no to generalnie musicie w pewnym momencie przerwać i po prostu wyczyścić, bo sami widzicie na podglądzie, że ta kamera potrafi być bardzo, bardzo zanieczyszczona. Także tutaj się spotykamy z takim problemem, który po prostu musiał być, ale którego na początku może aż tak dużo osób nie dostrzegało. Jeśli z kolei chodzi o sam rozmiar, to tutaj niczego nowego Wam nie powiem, to znaczy jak oglądaliście moje inne odcinki, to na pewno wiecie, że ja jestem zwolennikiem tego większego rozmiaru i tutaj w zasadzie się nic nie zmieniło. Średni jest komfort trzymania tak dużego telefonu w jednej dłoni, chodzenia z nim gdzieś po mieście, bo może Wam stosunkowo łatwo wypaść i też gorzej się na przykład wiąże z nim buta, ale z drugiej strony jest po prostu większy ekran roboczy i też tym samym większa bateria. Dla mnie to już jest wystarczający powód, aby właśnie mieć 14 Pro Maxa, a nie 14 Pro, ale jednej rzeczy
rzeczy tutaj żałuję i to też będę powtarzał aż do znudzenia, że ciągle brakuje mi chociażby wsparcia dla dwóch aplikacji jednocześnie i takiego trybu horyzontalnego. Naprawdę to przy tym rozmiarze telefonu bardzo mocno by ułatwiło sprawę. Natomiast jeśli wy do niego nie jesteście przekonani i macie wątpliwości, to już z własnego doświadczenia i też takiego doradzania na przykład znajomym czy też widzom powiem wam, bezpieczniej będzie jak sobie weźmiecie 14 Pro, nie będziecie wtedy jakby marudzić, że jednak przestrzeliliście z tym rozmiarem, bo ten telefon jest za duży. Tutaj trzeba wiedzieć, z czym to się je, jak się używa takiego telefonu. Trzeba mieć poczucie, że może ten komfort nie stoi na najwyższym poziomie, aby po prostu nie czuć się rozczarowanym, że wydacie kilka tysięcy złotych. Tak naprawdę on się jakoś wam nie będzie kleił w tej ręce, będzie jakby taki niekomfortowy w codziennym użytkowaniu. To naprawdę nie ma sensu, żeby się z nim męczyć z takim telefonem. Także pod względem konstrukcyjnym to by było na tyle. Zresztą tutaj nie ma co za dużo mówić, bo raczej bryła tego telefonu nie jest zbytnio rewolucyjna w stosunku do poprzedniej wersji. Jedyne, co można zaznaczyć, to, że w zasadzie 14 Pro to jest pierwszy przykład iPhone'a, który jest znacząco różny od wersji tej podstawowej, czyli tutaj mamy taki mocny rozjazd na wersję Pro i tą wersję bazową, ze względu na to, że w poprzednich latach one aż tak mocno się nie różniły, a w tym roku dokonał nam się jednak taki zwrot właśnie w tej przestrzeni, więc tutaj ewentualnie można się właśnie zastanowić już bardziej w momencie, w którym chcielibyście po prostu najnowszego iPhone'a, czy aby na pewno potrzebujecie tego lepszego designu i kilku innych nowych funkcji, a także lepszego aparatu, czy wam to jest niepotrzebne i wybierzecie po prostu tańszego iPhone'a 14. To, co na pewno mi się podoba, chociaż mogłoby jeszcze bardziej podobać, to jest Always On Display. Tego tutaj po prostu brakowało. Nie ma co usprawiedliwiać Apple, że tak długo musieliśmy na to czekać, natomiast brakuje mi funkcji, która by bardziej pozwalała na personalizację tego Always On Display i zarządzanie tym, jak jasno ma być wyświetlany jeszcze ten ekran, bo czasami przy biurku mam takie poczucie, że odruchowo sprawdzam ten ekran telefonu, jak gdzieś on mi tam stoi na jakimś stędzie, bo nawet godzina gdzieś tam mignie i cały ekran jest na tyle jasny, że od razu to kątem oka widzę. Natomiast bezsprzecznie właśnie Always On Display, a także 120 Hz, jeśli chodzi o odświeżanie, czyli zaimplementowanie tej technologii ProMotion z jeszcze wyższą jasnością na poziomie 1600 nitów w tym szczytowym momencie, powoduje, że ten ekran jest po prostu kapitalny i naprawdę bardzo przyjemnie się go używa i on jak najbardziej jest w czołówce najlepszych ekranów dostępnych w smartfonach obecnie na rynku, także pod tym kątem będziecie zadowoleni naprawdę na 100%. Ostatnio sobie też porównywałem go do 13 Pro i teraz widzę jeszcze większą jakby przepaść między tym, jaki tamten ekran był jasny, a jak tutaj tak naprawdę ta jasność go bije na kolana, bo naprawdę tutaj jest dosyć duża różnica, jak macie oba te telefony w dłoniach. Natomiast oprócz tego, że zyskaliśmy dynamiczną wyspę, między innymi Always On Display, to oczywiście przyszło też wreszcie odświeżenie obiektywów samego aparatu, a raczej jej matrycy. Mamy 48 megapikseli w tym głównym aparacie, możemy trzaskać zdjęcia w formacie RAW i to naprawdę dużo daje, podkreślam to, bo ja w tym czasie od premiery tego telefonu używałem go w zasadzie jako swojego głównego aparatu na różnych wyjazdach, byłem z nim między innymi w Stanach i on mi faktycznie w 100% służył jako taka główna kamera, główny aparat. Jestem mega zadowolony generalnie z tych fotek. Okej, tutaj większy potencjał będziecie mieć skorzystania z tego aparatu, jak faktycznie będziecie później chcieli obrabiać sobie te zdjęcia z formatu RAW, ale generalnie jak nawet zadowolicie się JPEG-ami, to one wychodzą nieźle. Jeśli miałbym je teraz na szybko jeszcze uczciwie porównać do S23 Ultra, którego również testowałem i w zasadzie całe porównanie jest na YouTube, więc możecie sobie je puścić, to powiedziałbym, że tamte zdjęcia jeszcze bardziej mi się podobają, ale tutaj nie ma już takiej przepaści jak jeszcze kilka lat temu. Naprawdę te zdjęcia dojeżdżają, nawet może niektórym będą się bardziej te podobać od tych od Samsunga, chociaż ja do tej grupy uczciwie mówiąc nie należę, ale i tak oba te telefony z naciskiem na ten iPhone trzymają po prostu poziom i naprawdę można je potraktować jako swój główny aparat na jakimś wyjeździe. Tak samo ten tryb akcji to jest też bardzo fajna rzecz, że nawet jeśli nie nagrywacie w jakiejś najwyższej rozdzielczości, a chcecie mieć jakiś fajny film, nie wiem, na TikToka, Instagrama, to dużo naprawdę daje, że to ujęcie potrafi być takie niezwykle płynne, z drugiej strony, że nie ma żadnych takich drgań, dzięki czemu przyjemnie ogląda się właśnie na takich serwisach społecznościowych te materiały, więc pod tym kątem, jeśli chcecie właśnie w ten sposób wykorzystywać wasz telefon, naprawdę będziecie zadowoleni. Chociaż jest jedna rzecz, która trochę mi przeszkadza właśnie pod kątem aparatu na takich wyjazdach i nie jest to brak nagrywania w 8K, bo raczej byłby to bajer, ale chodzi mi po prostu o zoom, a raczej aparat teleskopowy. Trzykrotny zoom optyczny to jest trochę mało jak na dzisiejsze czasy i czasami się zdarza, że chcecie zrobić jakieś fajne zdjęcie w plenerze z jakimś przybliżeniem, no i niestety
okazuje się klops. Ten iPhone pod tym kątem zawodzi, także mam nadzieję, że akurat 15 Pro zmieni się w tej materii i będzie miał po prostu lepszy jeszcze ten obiektyw, który faktycznie nawiąże do konkurencji. Natomiast w kontekście wydajności tego telefonu absolutnie złego słowa nie można o nim powiedzieć, chociaż przepaść, jaka jest na przykład w samych gigabajtach RAMu, jest znacząca pomiędzy S23 Ultra. Tu mamy 6 GB, tam mamy 12, ale naprawdę ten telefon daje pod tym kątem radę. iOS jest bardzo wydajny, no bo jest bardzo dobrze zoptymalizowany, chociaż zaznaczam, że mamy tutaj już iOS 16.4, a nie jest to najbardziej bezbłędny system w historii, jaki Apple wypuściło, ze względu na to, że te błędy cały czas się zdarzają i wydaje się, że bateria mogłaby jeszcze finalnie lepiej działać, chociaż na pewno jest i tak lepiej, aniżeli w przypadku iOS 16, jak ten system wychodził w momencie premiery właśnie tych iPhone'ów. Natomiast jak już mówimy o samej baterii, mi przez ten czas w zasadzie kondycja spadła o kilka procent, więc nie jest źle i w zasadzie w takim codziennym użytkowaniu mogę Wam śmiało powiedzieć, że jeden dzień to jest taki standardowy dzień pracy, na jaki wystarcza mi właśnie takie jedno naładowanie. Od razu zaznaczam, zresztą to już podkreśliłem, że mocno podchodzę do użytkowania tych telefonów, w związku z tym w takim normalnym, bardziej lightowym użytkowaniu on byłby w stanie Wam wytrzymać powiedzmy do półtorej dnia, może w granicach 1-3 dnia, natomiast bezpiecznie jest przynajmniej dla mnie ładować go i tak co noc. Choć tutaj to, co może akurat przeszkadzać, to to, że on nie wspiera jakiegoś potężnie szybkiego ładowania, 27 W, jeśli chodzi o ładowanie przewodowe i 15, jeśli mówimy o bezprzewodowym. I tutaj około półtorej godziny, może trochę więcej jest potrzeba, aby go naładować powiedzmy od tych 10-20% do góry. Natomiast tutaj też trzeba zaznaczyć, że prawdopodobnie ten iPhone jest ostatnim iPhone'em z portem Lightning, w związku z tym, jeśli to Wam przeszkadza, no to tak naprawdę poczekanie na 15 będzie tym wyborem, którego powinniście dokonać, chociaż z drugiej strony w przypadku tych iPhone'ów i w zasadzie wszystkich, które mają port Lightning, wydaje mi się, że z czasem akcesoria właśnie na te telefony mogą być tańsze, no bo producenci już nie będą ich produkować, w związku z tym mogą być jakieś wyprzedaże i tak dalej. Także podsumowując, jeśli zapytalibyście mnie teraz, 6 miesięcy w zasadzie po premierze, czy warto ciągle 14 Pro lub 14 Pro Maxa kupić, to odpowiedziałbym, że w większości przypadków tak, a biorąc pod uwagę to, jak mocno cena spadła, to tym bardziej tak, ze względu na to, że to jest naprawdę kawał świetnego telefonu, raz pod kątem wykonania, dwa pod kątem tych feature'ów, które zostały tutaj zaimplementowane, dynamiczna wyspa, always on display, plus bardzo dobry aparat, co by tutaj nie mówić. To są na pewno rzeczy, które spokojnie Wam wystarczą na 2, 3, 4 lata bardzo dobrego użytkowania. Jak będziecie go chcieli zajechać, to myślę, że jeszcze 5, 6 lat będzie on mógł Wam służyć, także to jest naprawdę telefon na lata, a nie na lato. Natomiast jeśli z drugiej strony macie iPhone'a 12 Pro, nie mówiąc o 13 Pro, to ja bym chyba się wstrzymał do wymiany właśnie na tą 15. Raz będzie USB typu C i nie chodzi o to, że to będzie jakaś rewolucja, bo to się w gruncie rzeczy tylko port zmieni, ale chodzi o liczbę dostępnych akcesoriów, która otworzy się w zasadzie na ten model, a z drugiej strony no będziecie mogli na przykład przesyłać sobie w prostszy sposób jakieś pliki graficzne, zdjęcia do obróbki i tak dalej. Dodatkowo mają być też inne feature'y, o których mówiłem w filmie związanym z przeciekami dotyczącymi iPhone'ów 15, także to jest telefon, który jeśli nie oczekujecie tych wszystkich najnowszych bajerów, naprawdę będzie kapitalnym rozwiązaniem na następne lata, a biorąc pod uwagę obecną cenę, wydaje mi się, że naprawdę warto go rozważyć, ale jeśli jesteście w tej mniejszej grupie osób, która mogłaby, ale niekoniecznie, no to po prostu poczekajcie na ten nowszy model, już powiedzmy te około jeszcze 4, może 5 miesięcy, powinniście się doczekać telefonu, który faktycznie okaże się jeszcze większym przeskokiem względem 13 Pro, 12 Pro, czy na przykład tym bardziej 11 Pro, którego tak wiele osób posiada. Natomiast tak jak Wam mówiłem, jeśli szukalibyście najlepszych cen na te telefony, to warto to zrobić w tych większych elektromarketach, bo tam najczęściej takowe promocje się pojawiają. Linkuję do nich w opisie tego filmu. W oficjalnym Apple Store niestety nie ma żadnych obniżek. No a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!